Kiedy myślisz Szwecja, to co ci przychodzi do głowy? Może wtedy myślisz o IKEA i o słynnym szwedzkim systemie urządzania domów. Albo jeżeli jesteś fanem motoryzacji, to myślisz o niezawodnych samochodach marki Volvo. Albo jesteś fanem muzyki i oczywiście, jak każdy na świecie wiesz i znasz piosenki zespołu ABBA. A ja chciałabym wam pokazać Szwecję z trochę innej strony. I razem z ambasadą Szwecji w Polsce postanowiłam pokazać wam, jak żyją Polki w Szwecji. Do tego projektu zaprosiłam trzy cudowne Polki. Każda z nich mieszka w innej części Szwecji. I będziemy rozmawiać o różnych dziedzinach życia w Szwecji, o tym, jakie my Polacy mamy stereotypy o Szwecji i czy one rzeczywiście są zgodne z prawdą. Zagościmy więc w Sztokholmie, po którym oprowadzi nas i opowie nam o nim Milena Zaremba, którą możecie znać w sieci jako Sztokholmiankę. Zagościmy też w Malmę, gdzie mieszka Anna Korczak, którą znacie w sieci jako Nowa w Szwecji. I wybierzemy się na północ Szwecji, na tak zwane Högekusten, czyli Wysokie Wybrzeże, gdzie mieszka Alicja Siarkiewicz, która prowadzi podcast Łosiologia. Każda z nich przedstawi nam inne oblicze Szwecji. I ciekawa jestem, czy będziecie zaskoczeni tym obrazem. Szwecja to kraj, który prowadzi w rankingach krajów najlepszych do życia. Oczywiście wiele osób narzeka tam na różne rzeczy, na wysokie podatki oraz na islamizację kraju. My też z tymi stereotypami się w naszych rozmowach rozprawimy. Bardzo się cieszę, że ambasada Szwecji w Polsce miała taki cudowny pomysł, żeby pokazać, jak mieszkają Polki w Szwecji. I cały ten projekt zrodził się z myślą o naszym święcie, o dniu 8 marca. Będziemy też rozmawiać o tym, czy Szwecja jest kobietą i jak żyje się kobietom w Szwecji. Los zaprowadził mnie tutaj i muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba i Szwecja mnie zaskoczyła, zadziwiła i dlatego też postanowiłam się tym dzielić w internecie. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Przebojowa Polka. Tym razem moją gościnią jest Anna Korcza, która mieszka w Szwecji. I Anna prowadzi bloga pod nazwą Nowa w Szwecji oraz wszystkie social media. Zapraszam Was zarówno na jej bloga, bo ma bardzo dużo nie tylko wartościowych treści związanych z kwestią przeprowadzki do Szwecji, zorganizowania się, ale także takich kwestii związanych z odnalezieniem się w Szwecji. I Ania jest specjalistką od marketingu, jest studentką, jest mamą Zosi i tak jak Wam już powiedziałam, mieszka w Malmö, pochodzi z Zielonej Góry. I to, co wyczytałam takiego fajnego na Ani blogu, bardzo mi się to spodobało, że właściwie Ania nie może mówić do Ani Anka po szwedzku, bo to znaczy kaczka. To bardzo ciekawe. Dokładnie. Witam Cię bardzo, Aniu, serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłaś się na rozmowę ze mną. Czy chciałabyś coś do tego jeszcze dodać? Nie chciałabym tego rozwlekać i chciałabym jakby przejść do pytań, które mam dla Ciebie, ale może do tego przedstawienia Cię, które tutaj miało miejsce, coś byś jeszcze dorzuciła. Myślę, że bardzo dobrze wszystko streściłaś. Dobrze, to zacznijmy w takim wypadku. Twój blog nazywa się Nowa w Szwecji, ale ty, Aniu, chyba nowa już w tej Szwecji nie jesteś, tak? I dobrze się już tam zadomowiłaś. Powiedz mi, jak to się stało, że ty zamieszkałaś w Szwecji i dlaczego wybór padł akurat na Malmę? Do Szwecji przyjechałam dla miłości. No, spotkałam całkowitym przypadkiem mojego partnera, no i losy nasze potoczyły się tak, że wylądowałam w Szwecji. Ja nigdy
W życiu nie pomyślałabym, że będę mieszkać w Skandynawii, w Szwecji. W ogóle nigdy nie patrzyłam w te kierunki. Zawsze mówię, że widziałam siebie bardziej pod palmą na piasku, jako instruktorka nurkowania w jakimś bardzo ciepłym kraju. Natomiast los zaprowadził mnie tutaj. I muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba i Szwecja mnie zaskoczyła, zadziwiła i dlatego też postanowiłam się tym dzielić w internecie. Aniu, czy to prawda, że każda rozmowa w Szwecji zaczyna się o rozmowy o pogodzie? Nie, nieprawda. Szwedzi w ogóle unikają small talków raczej, czyli nie ma takich zaczepek i rozmawiania o byle czym, byleby porozmawiać. Są raczej bardzo konkretni. Jeśli czegoś chcą, to po prostu zapytają, wprost odpowiadają też na pytania i bardzo mi się to swoją drogą podoba. Nikt nikogo tak jakby nie zagaduje, nie zaczepia. Ja jestem introwertykiem, więc bardzo mi to pasuje tutaj. Aniu, czy każdy Szwed jeździ Volvo, kupuje meble IKEA, ubiera się w H&M i używa kosmetyków Oriflame i słucha Abby na Spotify? Te wszystkie nazwy tych znanych marek są nieprzypadkowe, bo te wszystkie marki pochodzą ze Szwecji. Zgadza się. Nie, to w ogóle jest jakiś stereotyp. Oczywiście, że tak nie jest, aczkolwiek Szwedzi są generalnie bardzo dumni ze swoich marek, ze swoich produktów, ze swoich osiągnięć. I tutaj to, co zauważyłam jako jedną z pierwszych rzeczy, bardzo rzuciło mi się to w oczy, że na przykład w sklepach, na półkach jest bardzo dużo szwedzkich produktów. Oni, wszędzie jest ta szwedzka flaga, którą oni bardzo lubią eksponować i stawiają na szwedzkie produkty właśnie lokalne i są z nich bardzo dumni. Także mogę powiedzieć, że troszeczkę prawdy w tym jest, aczkolwiek niekoniecznie w tym zestawieniu. Czy to znaczy, że szwedzkie znaczy dobre? Tak, Szwedzi tak uważają. Dla nich zwykle to, że coś jest wyprodukowane w Szwecji, oznacza, że jest dobre, że to dobry produkt i oni też bardzo zwracają uwagę i na ekologię, i na taki to sustainability, czyli ten taki zrównoważony rozwój, zrównoważoną produkcję, a szwedzkie produkty, a przynajmniej w ten sposób flagowane, dają jakieś poczucie tego, że tak właśnie jest. Aniu, a powiedz mi, co to znaczy szwedzkie lagom? Nie wiem, czy dobrze wypowiadam i na czym to polega, bo to jest bardzo ciekawa sprawa i zaczęłam o tym czytać i mnie to bardzo zainspirowało. Logum to jest słowo, tylko to słowo nie ma bezpośredniego tłumaczenia w innych językach. Zawsze mówi się, że to oznacza nie za dużo, nie za mało, w sam raz. Można powiedzieć, że wystarczająco z każdą stronę skali. Szwedzi używają tego słowa bardzo często. Mówią na przykład, że coś jest logumbro, czyli że no wystarczająco dobre, czyli nie było super, ale nie było też złe. I tak naprawdę wydaje mi się, że można zauważyć, aczkolwiek pewnie Szwedzi nie widzą tego jako jakiegoś fenomenu, bo dla nich to normalne, ale można zauważyć, że oni z tego zrobili taką filozofię i faktycznie według tego logum żyją i wszystko się jakby opiera na tym, żeby było wyważone, żeby było właśnie sustainable. Jakby w mojej głowie jest zakodowane, że szwedzki to jest bardzo trudny język. Ty mówisz po szwedzku, a nie powiedz, jak ty się nauczyłaś tego języka i co było dla ciebie najtrudniejsze w tej nauce? Nieprawda, ja się jeszcze nie nauczyłam szwedzkiego.
Znaczy, potrafię się oczywiście porozumiewać po szwedzku, ale ja na co dzień po prostu szwedzkiego nie używam, dlatego że pracuję i studiuję po angielsku, w domu używam polskiego zwykle. Także dla mnie moja znajomość szwedzkiego jest bardziej pasywna, można powiedzieć. Natomiast absolutnie nie uważam, że szwedzki jest trudnym językiem. Sami Szwedzi mówią, że szwedzki to są takie niemieckie słówka z angielską gramatyką, i faktycznie ta gramatyka jest dosyć prosta, jest porównywalna chyba mniej więcej z angielską, natomiast no, mogą przerażać rzuty dziobów, te takie długie, poskładane słowa z kilku innych słów. Jedyne, co tak naprawdę sprawia trudność, jeśli chodzi o szwedzki, to jest wymowa, bo ta wymowa jest bardzo skomplikowana. Oni mają niesamowite po prostu zestawienia głosek i głos, mają też głoski, których my jako Polacy nie umiemy wymówić, przynajmniej na początku i bo po prostu ich nie mamy w języku polskim, więc wymaga to naprawdę ogromnego wysiłku, żeby nauczyć się wymowy tych wszystkich szwedzkich głosek. No i niestety bardzo ciężko zacząć mówić takim typowo szwedzkim akcentem przez to. Aniu, ty mieszkasz w Malmö, a Malmö jest połączone mostem, Sundem, nie wiem, czy też dobrze wymawiam, z Kopenhagą. Powiedz mi, czy to ma jakiś wpływ na Malmö i za co ty lubisz Malmö? Znaczy, Sund to jest cieśnina, a most to jest Öresund, czyli cieśnina Öre. Öre swoją drogą to są szwedzkie grosze, które fizycznie nie istnieją. Taki fun fact. Jeśli chodzi o most, no to most jest dosyć znany, bo to jest chyba obecnie drugi. Z tego, jeśli się nie mylę, drugi najdłuższy most na świecie łączący dwa państwa. No i faktycznie jest bardzo spektakularny, bardzo fotogeniczny. I no, ja bardzo go lubię, lubię go fotografować, lubię tam spędzać sobie czas w pobliżu. A został on w zasadzie zbudowany po to, żeby Malmö i Kopenhaga współpracowały. I całość kosztów, jakie Szwecja i Dania poniosła w wyniku budowy tego mostu, ma się zwrócić w 2030 roku, zdaje się. Także jeszcze chwileczkę. Zresztą no, przejazdy tym mostem nie należą do najtańszych. Tańsze dopiero stają się, kiedy wykupimy sobie abonament. No a wiele osób to robi, ponieważ wiele osób mieszka w Malmö i pracuje w Kopenhadze. Oba państwa mają umowy takie no, głównie podatkowe, aby po prostu ułatwić ludziom no, egzystencję jakby w dwóch państwach, w dwóch miastach. Dlaczego większość osób mieszka w Malmö i pracuje w Kopenhadze, a nie odwrotnie? Ponieważ w Malmö, ogólnie w Szwecji, koszty życia są niższe niż w Danii, a w Danii wypłaty są wyższe niż w Szwecji. I z tego to wszystko wynika. I, no i ten most jest taką strategiczną rzeczą, która ma ogromny wpływ na rozwój tego całego regionu Øresund. A powiedz mi, a jakie jest Malmö? Za co można lubić to miasto? Och, ja bardzo lubię Malmö, w ogóle bardzo się cieszę, że tu mieszkam, bo to miasto tak naprawdę przypomina mi trochę wszystkie europejskie miasta razem wzięte. Pamiętam, jak zwiedzaliśmy Malmę, jak się tutaj przeprowadziliśmy. Czasem widziałam Paryż, czasem Londyn, czasem jakiś Rzym, czasem Amsterdam, bo w Malmę jest sporo kanałów
tak naprawdę architektura tutaj jest bardzo syntetyczna. Stare miesza się z nowym, a jednocześnie to taka myśl designerska szwedzka jest bardzo widoczna i wszystko jest takie estetyczne, mimo tego, że czasem pomieszane, natomiast wszystko wygląda bardzo fajnie i wydaje mi się, że Malmö tak turystycznie jest niedoceniane przez tą Kopenhagę, która jest 20 minut jazdy pociągiem stąd, aczkolwiek ja na przykład zdecydowanie bardziej wolę Malmö niż Kopenhagę. Jest mniejsze, bardziej takie klimatyczne, takie bardziej cozy, powiedziałabym, przytulne i też, co jest zaskoczeniem dużym dla wszystkich chyba, ma znacznie lepszą infrastrukturę rowerową niż Kopenhaga. Ma aż 150 km ścieżek rowerowych więcej niż Kopenhaga. No i moim zdaniem ta infrastruktura jest o wiele lepsza. Także no, to jest takie rowerowe miasto. I to też sobie bardzo cenię, bo w sumie niczym innym się tutaj nie przemieszczam. A czyli rozumiem, że masz rower i rower to jest twój środek transportu po Malmę. Oczywiście. To pytanie, które za chwilę ci zadam, zainspirowane zostało przez twój wpis na blogu. I muszę ci powiedzieć, że z ogromną radością czytałam ten wpis, bo my bardzo często mamy w swoich głowach bardzo wiele stereotypów i się jakby kierujemy opiniami może jakichś ludzi nieprzychylnych, którzy niekoniecznie na przykład byli gdzieś, ale jakieś opinie posyłają w świat. Powiedz mi, czy Malmö to wyklęte miasto, bo rządzą nimi muzułmanie? Taką opinię można spotkać w sieci, tak? Szczerze mówiąc, nie zauważyłam, żeby rządzili mną muzułmanie. Nie, no tak serio. Są to bardzo wyolbrzymione plotki, które biorą się głównie z tego, że Malmö, jak zresztą inne duże szwedzkie miasta, mają przez ostatnie lata problem z wojnami gangów. Nie będę się tutaj jakby rozpowiadać na ten temat, natomiast no, mogę powiedzieć tyle, że wojny gangów nie dotyczą tak jakby zwykłych obywateli, więc ja jako szary mieszkaniec tego miasta po prostu tego nie widzę. Są oczywiście dzielnice uważane za lepsze i te uważane za gorsze, ale tak chyba jest w każdym mieście. Szczególnie złą sławą cieszy się Rosengård. I to jest taka dzielnica bardzo mocno imigrancka, na której są same mieszkania na wynajem, a to się zwykle łączy z tym, że mieszkają tam głównie imigranci. Przy tym oczywiście nie należy zapominać, że ogromną część imigrantów tutaj w Szwecji i w Malmö szczególnie stanowią Polacy. I w sumie tak jak czytam te takie opowieści o tych strasznych imigrantach w Szwecji, to zastanawiam się, o kim oni w zasadzie mówią, bo o drugą co do wielkości grupą imigracyjną w Szwecji są właśnie Polacy, którzy no z kolei nie wiem jak to uznać, bo to nie jest żaden sukces, ale prowadzą w kryminalnych statystykach w Szwecji. Są chyba jeszcze jak udostępniali statystyki na ten temat, bo teraz już się tego nie robi, to byli na pierwszym lub drugim miejscu zawsze. Także no powiem ci szczerze, że jeśli już na kogoś miałabym uważać, to w Malmö, to na pewno nie byliby to muzułmanie. Aniu, ty jesteś mamą Zosi, ona już chodzi do szkoły. Powiedz mi, co to jest ten skandynawski model wychowania? Bo teraz o tym się bardzo dużo pisze i generalnie chyba
w Europie poszukujemy takiego idealnego modelu wychowania dzieci, żeby zachować taki balans, żeby nie za bardzo obciążać je nauką, z drugiej strony dać im prawo do takiej wolności, wolności wyboru pod każdym względem. Więc jestem ciekawa, jak sobie z tym poradziła Szwecja. No, faktycznie widać różnice. Ja wychowałam się w Polsce, więc byłam nauczona tego bardziej polskiego wychowania i jak zaczynałam obserwować, jak to wygląda w Szwecji, no to faktycznie wymagało to ode mnie no sporo akceptacji, żeby tak jakby przyzwyczaić się do tego. Ale no, nie mamy na to wpływu i musimy przeżyć te dzieci śpiące na mrozie, biegające po podwórku w tym przedszkolu czy szkole, rozebrane totalnie, bez czapek, bez rękawiczek, kurtki porozpinane, dzieciaki taplające się gdzieś tam w przeręblu, jak rodzice siedzą na plaży, na śniegu zmrożonym, popijając herbatkę czy tam kawkę. Jest to zdecydowanie taki zimny, hartujący wychów. Oni się zdecydowanie nie cackają, dzieciaki wychodzą na dwór w każdą pogodę. Wiąże się to oczywiście z ciągłymi zmianami ubrań, codziennymi praniami. Można też zauważyć to, że wszystkie dzieciaki takie mniejsze w Szwecji wyglądają bardzo podobnie, bo one wszystkie chodzą w takich wodoodpornych kombinezonach. No, można też powiedzieć, że charakterystyczne dla tego szwedzkiego parentingu, czy w ogóle skandynawskiego, jest to, że dziecko traktuje się jako kompetentnego człowieka, czyli nie odbiera mu się tej jego podmiotowości. Bardzo duży nacisk kładziony jest na indywidualność, na indywidualne potrzeby, cechy i kompetencje każdego dziecka. Nie mierzy się dzieci jedną miarką i to trzeba im przyznać. Szuka się w dzieciach takich cech czy umiejętności, które się pokazują i tak jakby stara się je rozwijać, zamiast gdzieś tam podciągać dziecko do jakiejś jednej zawieszonej poprzeczki. Dlatego też na przykład w szwedzkich szkołach nie ma takich stopniowych ocen aż do 6 klasy. Także oceny są opisowe. No bo nie ma jednej skali, do której można wszystkie dzieci podciągnąć, bo każde dziecko jest inne i faktycznie Szwedzi bardzo szanują dzieci. Widać nawet w szwedzkiej polityce, że dzieci to jest taka przyszłość i oni bardzo, bardzo serio dzieci traktują. No i oczywiście no, absolutnie niedopuszczalna jest żadna agresja wobec dzieci, czy to fizyczna, czy słowna, i można mieć w takim przypadku bardzo duże kłopoty. Czy to znaczy, że szwedzkie mamy są bardzo opanowane, że nie podnoszą głosu na swoje dzieci? Nie widziałam nigdy w każdym razie i tak, no, krzyczenie na dziecko nie jest tu zdecydowanie mile widziane. A jacy są szwedzcy tatusiowie? Czy oni się angażują, pomagają? Czy to taki typ, który bierze wózek i wychodzi na spacer? Czy tak raczej z dystansem patrzą na proces wychowawczy? Jednym z fenomenów, które zauważyłam w Szwecji już na samym początku, to byli tak zwani latte papporna, czyli tatusiowie latte, od kawy latte. Szwecja stawia na równość taką partnerską. Tutaj nie ma takiego stricte podziału na rodzica mamę i rodzica tatę. Każdy ma jakby równe prawa i obowiązki. No i w związku właśnie z tym, że
jest jakby równy podział tego urlopu rodzicielskiego, bo jest aż 480 dni urlopu rodzicielskiego i to może być rozdzielone porówno na rodziców, z czego po 3 miesiące są tak jakby niezamienne, czyli jeśli nie weźmie ich dany rodzic, to te 3 miesiące przypadają. No, ta cała polityka Szwecji zmierza ku temu właśnie, żeby tych tatusiów bardzo angażować i faktycznie tak jest, jak przyjedzie się do Szwecji, to w oczy rzucają się od razu tatusiowie z wózkami. Tutaj no, chyba mniejszość w ogóle na spacerach, na placach zabaw stanowią mamusie z wózkami. Zwykle te wózki są pchane, zauważyłam, przez tatusiów. I faktycznie tych tatusiów z dziećmi, samych tatusiów, tak z takimi noworodkami nawet, jest tutaj cała masa. I ja byłam w totalnym szoku, bo w Polsce w ogóle nie ma czegoś takiego. No, było to dla mnie niesamowite. I tak, no faktycznie jest to tutaj dosyć normalne, że jednak te role są bardzo wyrównane. A jak wygląda szwedzka szkoła? Bo twoja córka już zaczęła chodzić do szkoły. Jestem ciekawa, czy różni się od polskiej szkoły. Pomijam tą kwestię jakby skandynawskiego systemu wychowawczego, tylko tak mam na myśli, wiesz, takie kwestie instytucjonalne. Czytam na przykład, że w szwedzkich szkołach są darmowe posiłki, one są bardzo dobre, tak? To chyba nawet u ciebie na blogu czytam taki artykuł, tak? Tak, zgadza się. No, przede wszystkim edukacja w Szwecji jest całkowicie darmowa, więc świetną rzeczą jest to, że nas edukacja Zohy no, w zasadzie nie kosztuje nic. Jedyne, co musimy zapewnić tak naprawdę, to rzeczy na zmianę codziennie, no i ewentualnie możemy jej dać jakiś owoc jako przekąskę do szkoły. Natomiast, tak jak mówisz, posiłki są darmowe, jest to pełne wyżywienie, jest to śniadanie, przekąska, ciepły obiad i znowu przekąska, czyli łącznie 4 posiłki. I oczywiście wszystko jest dostosowane do indywidualnych preferencji, czyli jeśli dziecko nie je laktozy albo glutenu, albo wieprzowiny, albo jest wege, albo jest wege, ale je ryby, to wszystko sobie można tak jakby dobrać. Oczywiście w tych kwestiach medycznych to wymagana jest opinia lekarza. Ale jest to naprawdę niesamowicie wygodne i bardzo to fajnie funkcjonuje. No i z tego, co zauważyłam, też dzieci w Szwecji, a przynajmniej w tych początkowych klasach podstawówki, ale też w przedszkolu, uczą się zupełnie innych rzeczy niż dzieci w Polsce. Kładzie się nacisk na zupełnie inne rzeczy, bardziej na kompetencje niż na wiedzę. I jeśli się czegoś uczy rzeczy, to są to rzeczy takie najbardziej potrzebne, czyli na przykład jak działa państwo, jak funkcjonować w społeczeństwie, jakie my mamy kompetencje, jak je rozwijać, jak się dogadywać z innymi, jak unikać konfliktów, jak rozwiązywać konflikty, jakie mamy prawa i obowiązki jako obywatele. I no, dla mnie to było takie niesamowite oświecenie, jak ja zobaczyłam, czego Zocha się uczy, bo stwierdziłam, że to są właśnie rzeczy, których brakuje w tym polskim systemie edukacji, i to są niesamowicie ważne rzeczy, dzięki którym po prostu państwo i ludzie jako społeczność mogą funkcjonować. Także no, jak na razie szwedzkie szkoły dla mnie są bardzo na plus. Ja muszę Ci powiedzieć, że w Irlandii jest podobnie, może ten system nie jest aż tak bardzo dopracowany jak w Szwecji, ale dla mnie zaskoczeniem było, jak moja córka była chyba wtedy w Senior Infants, to jest coś takiego jak
przed szkołą, tak? Tak, nie można tego nazwać przedszkolem, bo już dzieci się uczą pisać i czytać, uczyli się wiązać sznurówki, wiesz? I po prostu dla mnie to był szok, że to takie najprostsze czynności, że takich rzeczy uczy szkoła, bo myślę sobie, że to bardzo fajne, bo okazało się, że wiele dzieci miało z tym problem, żeby się tego nauczyć i naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnie. A powiedz mi, jak kwestia, ile w ogóle dziecko spędza czasu w szkole i czy jest na przykład coś takiego jak świetlica, gdzie na przykład rodzice, którzy pracują, mogą być spokojni, że dziecko jest zaopiekowane po szkole? Tutaj nie będę się wdawać w szczegóły, bo jest to dosyć skomplikowane. Jakby kogoś to interesowało, to zapraszam na mojego bloga. Natomiast generalnie dzieci w przedszkolu powinny być tyle, ile rodzice pracują. I w niektórych przedszkolach jest to bardzo ściśle pilnowane, nawet trzeba dostarczać grafiki. Jeśli chodzi o szkołę, to jest świetlica, nazywa się to Fritidshem. I jeśli rodzic pracuje, uczy się lub szuka pracy, to wtedy może w określonych godzinach, powiedzmy na takich samych zasadach jak w przedszkolu, zostawić dziecko po lekcjach, dopóki nie skończy swoich zajęć. I wtedy dzieciaki mają organizowany czas. Nie jest to tak, jak ja pamiętam z mojej podstawówki, że po prostu się szło na świetlicę i się siedziało i nic się nie robiło. Ale normalnie dostajemy tak jakby grafik, co się będzie na tym free teach działo przez cały miesiąc, jakie dzieciaki mają atrakcje, jakie będą miały zajęcia. No, w niektórych szkołach działa to lepiej, w niektórych gorzej, ale jest to duże odciążenie faktycznie. No i tutaj trzeba też dodać, że już za świetlicę się płaci. Nie jest to dużo, bo około, ja płacę przynajmniej, bo to zależy od zarobków, ja płacę akurat około 1000 koron miesięcznie, więc śmieję się, że akurat zasiłek taki, który się dostaje na każde dziecko, akurat mniej więcej idzie na świetlicę. A jestem ciekawa, jak Szwecja wspiera pracujące mamy, które po urodzeniu dziecka na przykład chcą wrócić do pracy i czy jest popularny na przykład powrót na jakąś część etatu, tak? Bo na przykład ja byłam zaskoczona tym, że tutaj w Irlandii nie ma problemu, tak? Że możesz pracować na, nie wiem, na pół etatu, czyli na przykład jakiś tam part-time, możesz pracować na jakąś część i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście są takie specyficzne prace, gdzie tego nie da się zrobić, ale w większości takich normalnych prac możesz po prostu wrócić, nie wiem, na 20 godzin tygodniowo, na przykład na początku, tak? Rodziców w jaki sposób wspiera? Tak jak już mówiłam, jest bardzo dużo urlopu rodzicielskiego, także to tak jakby w ogóle nie jest problem i bardzo popularne jest to, że mamy bardzo szybko idą do pracy. Wiadomo, jest ta jakby biologiczna część, gdzie kobieta jakby jest bardziej zaangażowana na początku w opiekę nad dzieckiem, natomiast w Szwecji tak jakby nikt się nad tym szczególnie nie rozwodzi i faktycznie bardzo często jest tak, że mamy już po jakimś tam miesiącu czy nawet wcześniej po prostu wracają do pracy i tatusiowie zostają z dziećmi. Także tutaj nie ma żadnych szczególnych względów dla mam, dlatego że zwykle dziecko ma dwójga rodziców, prawda? I oboje mogą się nim zajmować. Jeśli chodzi o takie zmiany godzinowe, to jeśli ktoś ma umowę o pracę i faktycznie ma ok pracodawcę, tutaj też związki zawodowe w Szwecji bardzo dobrze działają, więc zwykle pracodawcy są bardzo elastyczni, jeśli chodzi o takie rzeczy i bardzo popularne jest, że ktoś, kto ma powód, po prostu zmniejsza sobie ten wymiar pracy, czy kobiety mogą wychodzić, żeby nakarmić dziecko piersią, jeśli jest taka potrzeba.
No, trzeba przyznać, że tak jak w pozostałych przypadkach, to nastawienie na rodziców i dzieci, no, jest tutaj w Szwecji bardzo widoczne i no, nie bez przyczyny mówi się, że Szwecja to jest najlepszy na świecie kraj do wychowania dzieci. Skoro jesteśmy już przy tych dzieciach, to pewnie jak wejdzie się na niektóre fora polskie właśnie, Polaków w Szwecji, bardzo często można przeczytać, że Szwecja odbiera dzieci bez powodu rodzicom, tak mając na uwadze ich bezpieczeństwo, to, żeby były zaopiekowane. Powiedz mi, jak to wygląda w rzeczywistości? Jest to taki mit, który powstał po tym filmie Obce Niebo. Natomiast no, jeśli ktoś z uwagą ten film oglądał, to na pewno widział, że no, w tej rodzinie nie działo się dobrze i to raczej nie były dobre warunki do wychowywania dzieci. Prawda jest taka, że żeby komuś odebrano dziecko, to trzeba się bardzo postarać o to. I to absolutnie nie jest tak, że przychodzi ktoś i bo nie wiem, sąsiadka słyszała krzyki i zabiera dziecko. To jest totalny mit. Jeśli coś złego dzieje się w rodzinie, to dostaje się no, tak zwanego kuratora, można powiedzieć, i sprawa jest dogłębnie gadana. Taka rodzina jest zaopiekowana. I rodzice muszą się wykazać naprawdę niebywale złą postawą, żeby zapadła taka decyzja o odebraniu dziecka. Powiedz mi, czy Szwecja jest kobietą? Bo myślę sobie, że robi bardzo dużo, żeby angażować kobiety w życie społeczne, polityczne. Premierem Szwecji obecnie przecież jest kobieta, tak? Jest nią pani Magdalena Andersson. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Feminizm w Szwecji to nie jest fancy słowo, tylko fakt. Przynajmniej w porównaniu do Polski. I jest to widoczne. Znaczy, myślę, że Szwedzi tego nie widzą, bo dla nich to jest tak jakby normalny stan rzeczy. Natomiast dla kogoś, kto na przykład przyjeżdża z Polski, jest to widoczne i pamiętam, jak poznałam mojego Mariusza i dowiedziałam się, że jego siostra jest kierowcą ciężarówki, to zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. A w Szwecji to jest całkowicie normalne. No i faktycznie, tak jakby wszelka taka dyskryminacja ze względu na płeć w Szwecji jest bardzo, bardzo źle widziana i absolutnie nikt o zdrowych zmysłach nie dopuszcza się czegoś takiego. I Szwecja bardzo nad tym pracuje i wszyscy bardzo na to zwracają uwagę. Niestety w statystykach z kolei widać, że nie do końca jest to prawda. Ponieważ statystyki pokazują, że ta liczba kobiet na przykład kierowniczych stanowiskach czy w zarządach spółek jest niższa niż liczba mężczyzn. Szwecja ma też gender pay gap, tak zwaną, która chyba ostatnio wynosiła około 9%. Także no, jeszcze jest trochę pracy nad tym. Natomiast no, ja jako kobieta w Szwecji czuje się, myślę, lepiej niż w Polsce, poczynając od tego, że nie wiem, nikt mnie nie obraża przez to, że jestem kobietą, nie ma jakichś tam zaczepek, jakichś dziwnych zwrotów, co było dla mnie na początku szokiem. Ja się zawsze śmieję, że się zastanawiałam, co jest ze mną nie tak, że robotnicy nie gwiżdżą, jak zawsze chodzi. Ale no nie, to jest tutaj w ogóle nie do pomyślenia i jest bardzo, bardzo źle widziane. Także jeśli komuś się brakuje takiego empowerment, to polecam Szwecję. A powiedz mi, dlaczego Szwedzi lubią płacić podatki? Czy dlatego, że dzięki temu państwo dba o nich w wielu aspektach ich życia społecznego? Nie znam nikogo, kto lubi płacić podatki.
Jestem pewna, że Szwedzi nie lubią płacić podatków. Podatki w Szwecji są bardzo wysokie, bo podatek, mogę podać przykład, podatek dochodowy przy umowie o pracę to jest około 30%. Także trochę tego jest i zapewniam cię, że nikt nie lubi tego płacić. Natomiast różnica, myślę, polega na tym, że po pierwsze Szwedzi są dosyć świadomym obywatelsko społeczeństwem, czyli oni wiedzą, jak działa państwo, wiedzą, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Jest to wszystko bardzo transparentne przede wszystkim. Te decyzje, które są podejmowane, są uzasadnione, można powiedzieć. No a przede wszystkim, oczywiście, że niektórzy będą narzekać, ale myślę, że nie mają na co, przynajmniej w porównaniu do innych krajów na świecie, to widać, na co te podatki idą. Po prostu i ta pomoc z państwa dla no, każdego rezydenta w zasadzie jest bardzo wyraźna i bardzo widoczna. Także myślę, że tutaj jest ta różnica. A powiedz mi, lubisz cynamonowe bułeczki? I na czym polega ich fenomen? Że praktycznie gdziekolwiek byś szukała informacji o Szwecji, to wszyscy polecają, że jak tam będziesz, to koniecznie trzeba spróbować cynamonowych bułeczek. Ja tutaj odwrotnie powiem, znasz kogoś, kto nie lubi cynamonowych bułeczek? Nie, no, canel boulard, czyli właśnie cynamonowe bułeczki, no to jest taki graficzny symbol Szwecji, można nawet powiedzieć. Tutaj w ogóle fika, czyli taka przerwa na kawę, koniecznie z jakimś słodyczem, najczęściej właśnie jest to cynamonowa bułeczka, to jest taki społeczny fenomen. I wszyscy to praktykują. To jest normalne, że parę razy dziennie pracownicy w pracy spotykają się na fikę, żeby nadrobić jakieś tam kontakty społeczne. Można też się umówić na fikę z koleżanką, kolegą czy kimkolwiek innym. I no, te cynamonowe bułeczki to jest taki zapach, który kojarzy się ze Szwecją, i ten właśnie ten cynamon i kardamon, które oni uwielbiają używać po prostu w swoich wypiekach. No to jest takie coś, co wypełnia tutaj ulicę i jest no ciężko się oprzeć. Ania, ty myślisz, że Szwecja to jest dobry kraj dla emigrantów? Tak, zdecydowanie. No, Szwecja ma taką politykę, aby ułatwić życie imigrantom. Ja tutaj oczywiście porównuję znowu z innymi krajami, ale oni no, starają się być bardzo inkluzywni i faktycznie, jeśli chodzi o takie ułatwienia dla imigrantów, aby się tutaj osiedlić, zacząć nowe życie. No, jest ich bardzo dużo, poczynając chociażby od tego, że wszystkie strony rządowe są przetłumaczone na różne języki i można sobie sprawdzić wszystko. Natomiast powiedziałabym, że trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby ten cały proces osiedlenia się w Szwecji zakończyć i faktycznie się tu zadomowić, ponieważ Szwedzi lubią ludzi, którzy pracują. I to nie jest taki kraj, do którego się przyjeżdża i nic się nie robi i czerpie się pełnymi garściami. Jednak Szwecja wymaga od imigrantów zaangażowania, tego, aby zaczęli sobie tutaj układać życie, dostosowywali się i myślę, że trzeba wziąć to pod uwagę, że trzeba wykazać się ogromną determinacją, aby doprowadzić swoje sprawy imigracyjne do porządku. Ostatnie pytanie. Aniu, czy ty tęsknisz za Polską? A jeżeli tak, to za
nie wiem, za kimś, za czymś, za jakimiś zapachami, widokami, smakami. No w sumie ze Szwecji do Polski nie jest tak daleko, więc myślę sobie, że to nie jest problem, żeby w Polsce się znaleźć. Tym bardziej, że myślę sobie, że też Polski dużo masz tam w Szwecji, skoro jest nas tam tak dużo. Jestem jednym z tych imigrantów, którzy nie tęsknią za Polską, co niektórym bardzo trudno zrozumieć i spotykam się czasem z oburzeniem wręcz ze strony rodaków, że jak ja mogę nie tęsknić za Polską, natomiast absolutnie niczego mi tu nie brakuje, oprócz oczywiście niektórych osób. Natomiast jeśli chodzi o Polskę jako kraj, to nie tęsknię za Polską. W Szwecji mam wszystko, czego mi trzeba, a jak nawet chcę kupić sobie jakiś polski produkt, to faktycznie daleko nie mam. Mogę do Polski pojechać. I też jest sporo na przykład polskich sklepów, do których mogę pójść i kupić, na co mam ochotę. Aniu, dziękuję Ci za rozmowę. Czego Ci powinnam na końcu życzyć? Ciepłego lata, nie wiem, udanych wakacji, powodzenia na studiach. Jeśli chodzi o Szwecję, to życzenia ciepłego lata będą jak najbardziej na miejscu. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. A Was, moi drodzy, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału Przebojowa Polka i do podzielenia się tą rozmową, bo myślę sobie, że wiele osób mieszka w Szwecji, a może wiele osób myśli o tym, żeby do Szwecji wyjechać i myślę sobie, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby się nad tym zastanowić, czy by tam przypadkiem nie spróbować swoich sił. Oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, bo myślę sobie, że bardzo, bardzo często zapominamy o tym, że czasami emigracja wymaga od nas przygotowań, chociaż nie da się do wszystkiego przygotować, ale trzeba próbować. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo.